Uśmiechnięty Wiktor Żytek po meczu z Brookbeth Termaliką niciecza, 30. kolejka Fortuna I Ligi, wygrywamy tutaj 1-0. Choć nawet za, przede wszystkim za twoją sprawą, ten mecz mógł skończyć się dużo wyżej. Milion myśli w głowie, kiedy praktycznie z połowy boiska biegłeś sam na sam z Łukaszem Budziukiem. Tak, tak. No miałem swoje sytuacje. Czasem lepiej wykorzystać to, co jest. Prosta proste myśl, a natłok myśli skończyło się, jak się skończyło. No bez bramki. Od pierwszej minuty dzisiaj przede wszystkim można było zobaczyć dwie rzeczy w Waszym wykonaniu. To czego zabrakło chyba troszeczkę w tych, gdzie Ty nie grałeś, czyli taką determinację i wolę walki. I dwa, chyba trener motywował Was do tego, żebyście uderzali z daleka, bo zwłaszcza w pierwszej sytuacji również Ty miałeś chyba dwie sytuacje, kiedy uderzałeś, no piłka się gdzieś tam odbijała, ale widać było, że, że próbowaliście tego wiele razy. No tak, zależało nam na, na tym zwycięstwie bardzo, yy, realizowaliśmy swoje założenia. Szkoda, że, że, że nie udało się jeszcze strzelić drugiej bramki do przerwy, ale, ale dowiedzieliśmy to 1-0. I najważniejsze, że zostają trzy punkty w niepołomicach. W ostatnim meczu odpoczywałeś, odpoczywał też Marcel Kotwica. Dzisiaj stworzyliście taki tercet, Uwakwe, Kotwica, Żytek właśnie. No i, i to chyba zaskoczyło troszeczkę, zwłaszcza w pierwszej połowie, Brukbet, Malikę, który nie miał pomysłu na to, jak, jak minąć te wasze zasieki. Tak, no, wyszliśmy troszeczkę inaczej, trener takie miał założenia. Myślę, że, że, że udało się to tutaj zaskoczyć od początku. To najważniejsze chyba. No, Cztery mecze pozostały jeszcze do zakończenia tego sezonu. Dwa wyjazdowe, dwa u siebie. Czyli jeszcze okazja do tego, żeby ten dorobek strzelecki rozpocząć tutaj w puszczynie połomnicy? Pewnie będzie. No tak, jak najbardziej. No chcemy, chcemy w każdym meczu zdobyć trzy punkty. Każdy będzie do ogrania, a czas pokaże, jak, jakie wyniki osiągniemy. W niedzielę jedziemy do Nowego Sącza walczyć z kolejnym lokalnym rywalem. Ten podtekst meczów. Oprę w Małopolsce ma dla Was jakieś szczególne znaczenie? Czy to jest tak samo ważne, czy to są tak samo ważne trzy punkty jak każde inne? Myślę, że po prostu musimy podejść do, do każdego meczu jak, e, osobno, z, z nastawieniem takim jak dzisiaj. E, po prostu dużo biegać, być zaangażowanym i, i na pewno nam to boisko odda.